Szanowni Państwo, oto pochodzący z 1913 roku pierwodruk słówek Tadeusza Żeleńskiego Boja, pisarza, krytyka teatralnego literackiego, satyryka oraz tłumacza literatury francuskiej. Jak pisał Jan Kot o książce Boja, stały się one świadectwem epoki, urosły do wielkiej satyry. Słówka to rodzaj kroniki życia Krakowa z lat 1910 w której autor uderzał zarówno w konserwatywne autorytety i mieszczańską proderię, jak też dekadencką pozę cyganerii. W tej i innych jeszcze książkach zachował boj obraz młodopolskiego Krakowa. W latach międzywojennych jako autorytet liberalnej i demokratycznej inteligencji prowadził głośne kampanie publicystyczne o laicyzację polskiej kultury obyczajowej, na przykład dotyczące praw reprodukcyjnych. Produkcyjnych kobiet, racjonalizację stosunku do tradycji i literatury narodowej. Programowy charakter miała również jego działalność przekładowa, a Biblioteką Boja przyswoił polskiej kulturze w mistrzowskich tłumaczeniach ponad 100 tomów klasyki francuskiej. Słówka to przede wszystkim zbiór zabawnych i często pikantnych wierszyków, które bawiły i gorszyły. Ich autor ze swadą i ironią kpi z ludzkich przywar rodaków, nierzadko szargając świętości, łapiąc zakazy i nakazy, występując przeciwko kołtunerii i pruderii zwłaszcza mieszczaństwa krakowskiego. Wiele zabawnych sformułowań weszło na stałe do naszego języka potocznego, choćby w tym największy jest ambaras, żeby twoje chciało naraz. Szczególnie teksty krakowskie wywoływały wtedy silny odzew czytelniczy. Znajdziemy w nich m.in. opis nieprzyjęcia witraży wyspiańskiego do katedry, spór o zabytki, życie kawiarniane, kanonizację królowej Jadwigi, system gimnastyki Millera i wiele innych ciekawostek, którymi żyło wtedy miasto. Świetna książka w wyjątkowym wydaniu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów literatura piękna polska, poezja polska, pierwodruki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.